Witam serdecznie w nowym 2020 roku. Swój pierwszy tegoroczny poradnik skieruję do osób zajmujących się amatorską fotografią i wykonujących swoje zdjęcia w formacie RAW. Na tą okoliczność chciałbym Wam zarekomendować ciekawą, darmową aplikację o nazwie RAW Therapy, która stanowi alternatywę dla płatnej aplikacji od Adobe. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to zapraszam Was do dalszej części filmu, oczywiście po krótkim intro. RAW Therapy to aplikacja, która według zapewnień twórców jest na bieżąco aktualizowana i rozwijana pod kątem edycji wynikowych plików RAW. Swoim poziomem i funkcjonalnością nie odbiega od aplikacji płatnych. Kto w praktyce korzystał z RAW-ów, ten wie, jakie zalety daje nam taka opcja generowania surowych plików wynikowych zapisywanych na matrycy aparatu fotograficznego. Plik surowy to plik niczym nie skażony, wywodzący się wprost z optyki aparatu fotograficznego. Fotograf w komputerze decyduje o ostatecznym wyglądzie zdjęcia. Korzystając z aplikacji RAW Therapy może komputerowo wpływać na wysoką jakość, korygując balans bieli, odcień kolorów, stopień wyostrzenia i szumów zdjęcia, oraz uzyskuje realną możliwość odzyskania detali w światłach i cieniach, co jest bardzo ważne z punktu widzenia fotografii cyfrowej wykonywanej w trudnych warunkach oświetleniowych. Fotograf może też skorzystać z innych użytecznych opcji tej aplikacji. Zresztą popatrzcie na przygotowaną przeze mnie prezentację. Strona RAW Therapy jest czytelna. Zawiera wiele użytecznych informacji, choćby taką RAWpedię. To z RAWpedii dowiesz się i poznasz wszystkie funkcje darmowej aplikacji. Trzeba tutaj podnieść zalety związane z polskojęzycznym interfejsem oraz z tym, że na YouTube są poradniki w języku polskim. A to ułatwia nam komunikację z tą aplikacją. Szczególnie interesujące są poradniki autorstwa pana Jacka Plewy, który w sposób profesjonalny omawia zasady korzystania z RAW Therapy. Te poradniki Wam szczególnie polecam. Ja już niektóre filmy sobie obejrzałem i postanowiłem zainstalować ów program. Doświadczalnie sprawdziłem, że pliki RAW CR2 z Canona są czytane. Według mojej oceny aplikacja RAW Therapy swoją funkcjonalnością przewyższa soft od Canona, czyli aplikację DPP, nie rozwijaną już od września 2015 roku. Dlatego
przestawiam się na ten program. Wam też to sugeruję. Wypróbujcie. To przecież nic nie kosztuje. Sprawdźcie, czy rady z waszego sprzętu są czytane i czy ta aplikacja wam przypasuje. Być może tak będzie, bo program jest aktualizowany na bieżąco. I tą zachętą swój dzisiejszy poradnik zakończę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam was serdecznie do wizyt na moim kanale na YouTube. Tam pojawią się i będą się pojawiać nowe poradniki.